Czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem Władem, księdzem kanonikiem Piekarem i księdzem Kustoszem, wielebne siostry zakonne, szanowni i drodzy goście dzisiejszej uroczystości z panem marszałkiem województwa małopolskiego, panem starostą powiatu tarczańskiego i panem burmistrzem miasta Zakopane. Drodzy siostry, bracia, przybyli na tę szczególną uroczystość związaną z nadaniem patronatu świętego Jana Pawła II Wielkiego powiatowi tarczańskiemu. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia, z wielką czcią rozważamy dzisiaj imię Jana Pawła. Po raz pierwszy w przestrzeni publicznej, a bardziej jeszcze w życiu Kościoła katolickiego, to imię pojawiło się 26 sierpnia 1978 roku, kiedy kardynał patriarcha Wenecji Albino Luciani został wybrany na papieża i wybrał właśnie to szczególne imię Jana Pawła. W ten sposób chciał wskazać na rysy pontyfikatu, który się wtedy zaczynał. Chciał nawiązać do postaci dwóch swoich wielkich poprzedników, już dzisiaj świętych Kościoła, Jana XXIII, który przeszedł do historii jako papież dobroci, jako proboszcz całego świata, i Pawła VI, który rozpoczął wielkie wyprawy apostolskie jako papież, najpierw do Ziemi Świętej, także do ONZ. Jednakże za tymi imionami Jana XXIII i Pawła VI kryły się przede wszystkim dwie świetlane postaci apostołów. Świętego Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia Pana Jezusa, teologa i mistyka, który w swoich listach zwłaszcza, pisanych do wiernych, do pierwszych chrześcijan, wzywał nieustannie do miłości wzajemnej. A to dlatego, że jak określił, sam Bóg jest miłością. I święty Paweł Apostoł, nauczyciel narodów, najbardziej znany ze swoich wspaniałych, odważnych wypraw ewangelizacyjnych, jako że miał on tę szczególną ambicję, żeby dotrzeć z wieścią o Chrystusa do tych zakątków ówczesnego Imperium Rzymskiego, gdzie dotąd nikt jeszcze o Chrystusie nie słyszał. Miał ambicję być pierwszy w głoszeniu Chrystusa. Jak wiemy, pontyfikat Jana Pawła I trwał bardzo krótko, 33 dni zaledwie. I dopiero swoją działalnością, jednym z najdłuższych pontyfikatów w dziejach Kościoła, trwającym prawie 27 lat, święty Jan Paweł II Wielki wprowadził w rzeczywistość Kościoła i świata te przesłania, które kryją się za imionami apostołów, za świętym Janem i za świętym Pawłem. Jak bardzo pontyfikat i życie świętego Jana Pawła II w
wpisało się w życie świętego Pawła Apostoła, świadczy fragment czytanego dzisiaj drugiego listu do Koryntian, gdzie to, co święty Paweł pisze o sobie i o swoich wiernych chrześcijanach, jakże wspaniały sposób urzeczywistniło się w życiu Jana Pawła II. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, pisze święty Paweł. Jan Paweł II uwierzył w Chrystusa Zmartwychwstałego, zwycięzcę grzechu, śmierci i szatana, w tego, który jest prawdziwie jedynym Panem dziejów i historii ludzkości. I dlatego z taką mocą głosił na wszystkich areopagach świata, począwszy od placu świętego Piotra w dniu 22 października 1978 roku, kiedy inaugurował swój pontyfikat, głosił Chrystusa jako tego, który jedynie wie, co kryje się w sercu każdego człowieka, jako tego, który jest kluczem, by człowiek mógł zrozumieć siebie, swoją godność i swoje powołanie. I stąd jego wielkie powołanie z placu świętego Piotra na wiatr Pałuka. Nie bójcie się, nie lękajcie się otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi. Następnego dnia, pamiętam to doskonale, w ilustrowanej prasie liberalnej ukazywały się artykuły, a pośród nich jeden noszący tytuł Che voce ha questa chiesa del silenzio? Jaki potężny głos ma ten kościół milczenia? Oczywista aluzja do Polski i do sytuacji kościołów znajdującej się w tej części Europy, znajdujących się pod presją systemu komunistycznego. A jednak ten głos, jak mówiono wtedy, głos kościoła milczenia, okazał się potężny. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wiery. Jak nikt dotąd przemierzył cały glob ziemski, wszystkie poza Antarktydą kontynenty, wszędzie tam, gdzie ludzie czekali na pierwszego świadka Chrystusa, a zwłaszcza ten jego wielki wysiłek, by oddać chwałę Bogu przez dziękczynienie wielu, gdy Kościół obchodził wielki jubileusz roku 2000 od narodzenia Chrystusa. Pokazanie, że nie zrozumie się świata bez jednorodzonego Syna Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. A jednocześnie ta głęboka prawda o człowieku, mimo nieuchronności przemijania, nie poddajemy się zwątpieniu, pisał święty Paweł Apostoł. I nie poddawał się zwątpieniu także Jan Paweł II, doświadczając tej prawdy o naszym przemijaniu, dającej się przedstawić na podstawie dwóch wykresów, dwóch krzywych, jednej opadającej, bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny. Jan Paweł II zapewne nieraz boleśnie doświadczał tego, jak niszczeje
człowiek zewnętrzny, jak potęga coraz bardziej słabością, jak głos, którym porywał tłumy, stawał się coraz słabszy, a jego zdecydowany, wysportowany krok narciarza coraz bardziej przemienia się w coraz większym trudem pokonywane kroki. Doświadczał tego wyniszczania, jakiemu podlega każdy człowiek wydany na łup czasu. Ale jednocześnie pokazywał sobą prawdę tej drugiej krzywej, wznoszącej się, bo mimo wyniszczania człowieka zewnętrznego, Święty Paweł pisał, to jednak ten człowiek, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Staje się coraz bardziej silny. Słabł głos Janowi Pawłowi II. Z coraz większą trudnością się poruszał, ale jego świadectwo o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym stało się coraz bardziej przemawiające do świata. Aż potem ostatni gest przytulenia się do krzyża w Wielki Piątek swojej kaplicy papieskiej, kiedy po raz pierwszy nie mógł brać osobiście udziału w drodze krzyżowej przy Koloseum Rzymskim. I ostatni gest, poprzez który ukazał się światu w święto Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy już mówić nie mógł, ale błogosławił świat. Błogosławił, by żył dalej w pokoju Chrystusa. A wszystko dlatego, że był przeniknięty nadzieją życia wiecznego, o której pisał święty Paweł. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Takie było jego świadectwo kolejnego następcy świętego Piotra, kolejnego świadka wiary w Chrystusa. Z tym przesłaniem o Bogu, który jest Panem dziejów i historii, a jednocześnie fundamentem ładu życia narodowego i społecznego. Dokładnie 30 lat temu Jan Paweł przybył do Polski już zrzucającej z siebie okowy komunizmu. 2 lata od przemian, które zaczęły się w 1989 roku. Cała ta jego 4. pielgrzymka do ojczyzny była wyznaczona prawdą o dekalogu. Rozważał poszczególne przykazania Boże, wskazując, że jedynie ich przestrzeganie może zapewnić pokój ludzkim sercom i prawdziwe szczęście i autentyczny rozwój społeczeństwa, narodu i państwa polskiego. Dokładnie 30 lat temu, 6 czerwca 1991 roku był w Olsztynie. Rozważał tam przykazanie 8 niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ale on to przykazanie ukazywał od strony pozytywnej. Poprzez Chrystusa, który powiedział o sobie, ja jestem prawdą. Ja jestem drogą,
Ja jestem życiem. I dlatego w świetle tej prawdy o Chrystusie, który jest prawdą, podkreślił całą niezwykłość zapisaną w ustnym przykazaniu nie mów fałszywego świadectwa. Tym ustnym przykazaniem, mówił Jan Paweł II, Bóg przymierza szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na Jego obraz i Jego podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Jeśli człowiek żyje w prawdzie, staje się odblaskiem Boga. Jeżeli człowiek głosi prawdę, pokazuje swoją godność człowieka stworzonego na Boży obraz i Boże podobieństwo. I przy takiej wizji człowieka żyjącego w prawdzie Ojciec Święty nakreślił dramat ludzkiej wolności. Wyboru, przed którym stoimy, każdy z nas, ale także polski naród, także Europa. Wybór albo za Chrystusem, który jest prawdą, albo przeciw Chrystusowi. Z wszystkimi tragicznymi następstwami tego wyboru, polegającymi na zanurzaniu się w otchłani kłamstwa, nieprawdy i fałszy. Ojciec Święty mówił, od tej prawdy, jaką czyni człowiek, jaką stara się kształtować swe życie i współżycie z innymi, prowadzi droga do prawdy, którą jest Chrystus. Prowadzi ta droga do wolności, do której Chrystus nas wyswobodzi. To jest perspektywa naszych czasów. Pomiędzy wolnością, do której Chrystus nas wyzwolił i stale wyzwala, a odejściem od Chrystusa w imię tak często bardzo głośno propagowanej wolności. Wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, to jedna droga. Druga droga to wolność od Chrystusa. To są te dwie drogi, którymi idzie i pójdzie na pewno Europa. Europa ma szczególne związki z Chrystusem. Tu się zaczęła ewangelizacja, ale tu także zrodziły się i stale się rodzą różne postaci odchodzenia od Chrystusa, programy odchodzenia od Niego. I przed nami również otwiera się ta dwoistość, ten rozstaj. Wolność, do której Chrystus nas wyzwala, wolność przez prawdę. Prawda was wyzwala. Albo też wolność od Chrystusa. Wiemy, do czego doprowadziła Europę i świat, ta droga od Chrystusa. Tragiczny wiek XX został naznaczony dwoma totalitaryzmami, które w swoim programie miały negację Boga i chrześcijaństwa. Totalitaryzm czerwony, bolszewicki i brunatny, nazistowski, hitlerowski. I wiemy także, jak Polska boleśnie zapłaciła za to, że chciała być wierna Chrystusowi, broniąc swojej wolności, swojej tożsamości, swojej identyczności. Niestety ten rozstaj, o którym mówił papież
30 lat temu w Olsztynie. Albo z Chrystusem do wolności, albo od Chrystusa ku jeszcze większym zniewoleniom. Ten rozstaj znajduje dzisiaj coraz to nowe kształty i postaci. Niekiedy prawdziwie dramatyczne. Moi drodzy, mówię o tym z wielkim zatroskaniem i bólem. 20 czerwca, a więc niedługo, Parlament Europejski będzie głosował nad raportem europosła Chorwata Predraga Freda Matića, reprezentującego postępowy sojusz socjalistów i demokratów. Przygotowany przez niego raport został już zatwierdzony przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego bezwzględną większością głosów. Jakie tezy mieszczą się w tym raporcie? Po pierwsze, ochrona życia lub poczęcia jest, cytuję, pogwałceniem praw człowieka i formą przemocy ze względu na płeć. Po drugie, aborcja jest prawem człowieka. Po trzecie, należy znieść prawo do sprzeciwu sumienia u personelu medycznego, by lekarze nie mogli sprzeciwiać się zabijaniu dzieci nienarodzonych. Wszelka odmowa aborcji będzie traktowana jako odmowa opieki medycznej, a jako tak interpretowana odmowa każdy lekarz straci uprawnienia do swojego zawodu. Po czwarte, żądanie aborcji i antykoncepcji dla dziewcząt bez względu na wiek i bez zgody rodziców. Po piąte, indoktrynacja ideologią LGBT i ideologią gender od poziomu szkoły podstawowej bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody ze strony rodziców. Po szóste, szeroki dostęp do operacji tzw. zmiany płci, w tym także dla nieletnich, i to ma być finansowane w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej. Jaki wyrok na dzieci nienarodzone, ale także na kształt życia społecznego państw i narodów tworzących Unię Europejską zapadnie 23 czerwca. Wiele by zależało od sumienia europosłów, także naszych europosłów. Bardzo wiele by zależało. I stąd, drodzy siostry i bracia, tak konieczna modlitwa o to, aby ci, którzy tworzą prawo w Europie, zrozumieli, że odrzucając Chrystusa i Jego prawo miłości, porzucają człowieka i wydają go na łup ciemnych sił, aż po utratę życia. Mówię to do was, drodzy siostry i bracia, właśnie dzisiaj, kiedy powiat tatrzański otrzymuje jako swojego niebiańskiego patrona świętego Jana Pawła II Wielkiego. Wiele było motywów, które sprawiły, że powiat tatrzański został obdarowany przez Stolicę Apostolską tym właśnie patronem. Na pewno umiłowanie Tatr i Podhala przez Karola Wojtyłę Jana Pawła II, który tutaj czuł się zawsze
tak dobrze. Przeżywając piękno stworzonego przez Boga świata, ale będąc zawsze zauroczonym postawą, wiarą, pięknem ludzi zamieszkujących tę ziemię. Pięknem objawiającym się w ich strojach, w ich barze, w ich tradycji, w ich śpiewie, w ich muzyce. Wielokrotnie to powtarzam. Ale przecież jednym z najbardziej istotnych argumentów, by powiat tatrzański otrzymał jako patrona świętego Jana Pawła II, było to, że właśnie ten powiat, chyba już tylko jedyny w Polsce, potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tak zwanej ustawy przemocowej, dbając z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin, w ramach całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, a z drugiej strony nie chcąc dopuścić, żeby tylnymi drzwiami mogła wkroczyć tutaj ideologia gender. Dokładnie 24 lata temu, też 6 czerwca 1997 roku, był tutaj pośród was Jan Paweł II. Cała Polska ze wzruszeniem oglądała hołd górali składany jemu, synowi tej ziemi, a jednocześnie następcy Piotra. A on wtedy zostawił nam pośród wielu dwa szczególne przesłania. Pierwsze, o godności kobiety. To tutaj, właśnie wtedy, 6 czerwca, beatyfikował dwie zakonnice. Siostrę Marię Bernardynę Jabłońską, duchową córkę świętego brata Alberta Chmielowskiego, współpracowniczkę świętego i kontynuatorkę jego dzieła miłosierdzia, której dewizą życia było dawać, wiecznie dawać z siebie, z swego serca dla innych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. A druga postać to siostra Maria Karłowska, związana z Poznaniem i Wielkopolską. Przejęta losem dziewcząt i kobiet, które zostały głęboko zranione w swojej kobiecej godności, ulegając nędzy i materialnej, i moralnej. I wynosząc te dwie postaci do grona błogosławionych, Ojciec Święty mówił o geniuszu kobiety. Mówił: obie te heroiczne zakonnice, prowadząc w skrajnie trudnych warunkach swoje święte dzieła, ujawniły w pełni godność kobiety i wielkość jej powołania. Objawiły ów geniusz kobiety, który przejawia się w głębokiej wrażliwości na ludzkie cierpienie, w delikatności, otwarciu i gotowości do pomocy i w innych zaletach ducha właściwych kobiecemu sercu. Urzeczywistnia się on często bez rozgłosu, a przez to bywa nieraz niedoceniany. Jakże potrzeba dzisiejszemu światu, naszemu pokoleniu, ten właśnie geniusz. Jakże potrzeba tej kobiecej wrażliwości na sprawy Boże i ludzkie, aby nasze rodziny i cała
i całą społeczność wypełniało serdeczne ciepło, życzliwość, pokój i radość. Jakże potrzeba tego geniuszu kobiety, aby dzisiejszy świat docenił wartość ludzkiego życia, odpowiedzialności, wierności, aby zachował szacunek dla ludzkiej godności. Takie miejsce wyznaczył bowiem Bóg kobiecie w swoim odwiecznym zamyśle, stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą na obraz i podobieństwo swoje. Jak bardzo te słowa, święte tego, co mówiłem przed chwilą, są dzisiaj aktualne. Jak trzeba wracać do geniuszu kobiety, po to, by ratować u niektórych choćby resztki sumienia i poczucia odpowiedzialności za życie najbardziej bezbronnych, najbardziej niewinnych. I drugie przesłanie. Stąd z Zakopanego, spod Krotki, spod Giełontu. Dalszy fragment tego, co słyszeliśmy na początku dzisiejszej mszy świętej o krzyżu. Umiłowani bracia i siostry, mówił wtedy papież, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyż. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. I gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Tę prawdę o krzyżu, pełnym miłości, ofiary, tę prawdę o krzyżu, który zwyciężył świat, będziemy za chwilę, drodzy siostry i bracia, przeżywali w tej Eucharystii. Módlmy się, aby zwycięstwo krzyża było w naszym sposobie myślenia i postępowania bardzo wyraźne, bardzo jasne, także dla innych. Nie możemy bronić, wstydzić się krzyża właśnie dlatego, że on stoi na straży naszego człowieczeństwa i najbardziej autentycznego humanizmu. I o tę łaskę mocy trwania przy krzyżu, a przez to przy człowieczeństwie, powołanym na to, by być obrazem i podobieństwem Boga. Oto badajmy teraz Pana dziejów i historii. Amen.